Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Tego strasznego dnia Fabiola Bitar de Krun, mężatka, mama jednego dziecka, Brazylijka, która tak naprawdę od niedawna cieszyła się nowym miejscem do życia, zginęła. Ale nie tylko ona była ofiarą, choć ona jedyną śmiertelną. W tym wypadku rannych zostało 114 osób. Wydawałoby się, że ustalenie, co się stało, kto odpowiada za to, że Fabioli nie ma już wśród żywych, nie będzie zbyt trudne. Wyglądało to po prostu na smutną, ale typową w rzeczywistości, że tak to ujmę, kolejowej katastrofę. I zapewne tak też by wyglądało do końca, gdyby nie to, że noc przed katastrofą kolejową na stacji Hoboken w stanie New Jersey na ekranach telewizorów, w zasadzie w całych Stanach, pojawiła się dziwna wiadomość. Wtedy zupełnie nikt jej nie rozumiał, choć ewidentnie nawiązywała do pociągu, do tego, że stanie się coś złego. A brzmiała: władze cywilne wydały ostrzeżenie o materiałach niebezpiecznych dla Stanów Zjednoczonych. Obowiązuje do 29 września, 2:16 rano czasu wschodniego. Czy mógłbyś w pociągu? Poczekaj na dalsze instrukcje. Dzień później, 29 września 2016 roku, pociąg numer 1614 odjechał ze stacji Spring Valley w stanie Nowy Jork o 7:23 rano. Miał być w Hoboken o 8:45 i był. Tyle tylko, że przejechał przez całą halę kolejową, zatrzymując się przy ścianie tuż przed poczekalnią stacji. Niestety ogromnych uszkodzeń konstrukcyjnych doznał wagon pasażerski. Co tu się tak naprawdę stało? Czy ktoś zaplanował ten wypadek? Jeśli tak, to o co mu chodziło? A może wyjaśnienie jest bardziej przyziemne, choć i tak dziwne. Nie było łatwo uwierzyć w to, co się stało. Wydawałoby się, że kolej podmiejska w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w najbardziej ruchliwych węzłach komunikacyjnych w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku, jest pieczołowicie kontrolowana, zabezpieczana, sprawdzana i robi się absolutnie wszystko, by nie doszło do żadnego błędu. Bo gdyby tak było, liczba ofiar mogłaby być ogromna. A jednak do tego wypadku doszło w godzinach porannego szczytu. Właśnie w jednym z najtłoczniejszych miejsc na całej tej trasie. Aż do 8:45 nic tak naprawdę nie zapowiadało nieszczęścia. Pociąg wjechał na stację, tyle tylko, że nagle wszyscy zauważyli, że w ogóle nie zwalnia. Stacja znajdowała się wprawdzie na końcu toru i początkowo wydawało się, że pociąg ma jeszcze troszkę czasu, żeby zwolnić, no ale przecież niezbyt dużo. A jednak jechał z ogromną prędkością. Składał się z 4 wagonów pasażerskich oraz jednej lokomotywy. To był bardzo popularny, lokalny pociąg, znany pod numerem 1614. Zatrzymywał się prawie na wszystkich stacjach albo w ogóle na wszystkich linii Paskak Valley. Akurat tym razem na czele pociągu był wagon kabinowy Comet V. Lokomotywa pchała go z tyłu, o wiele za szybko, by bezpiecznie wjechać na stację. Świadkowie potem będą mówić, że gdy z impetem przywalił w budynek stacji, zawalił się dach. Nie tylko na samej stacji, ale także na hali pociągowej i trzeba przyznać, że wszystko wyglądało koszmarnie, bo na dodatek z miejsca wypadku tryskała woda. Reakcja władz była natychmiastowa. Od razu wstrzymano ruch, zawieszono połączenia kolejowe do tej stacji i z niej. Zadbano o to, by ludzie spieszący się do pracy jakoś mogli sobie poradzić pomimo tej katastrofalnej sytuacji. Na szczęście autobusy, promy, metro zdecydowały się akceptować bilety kolejowe NJ Transit. Wiadomo było jednak, że połączenia kolei podmiejskiej nie wrócą szybko. Dach był częściowo zawalony, ale tak w ogóle ta reszta, która ocalała, mogła się w każdej chwili zawalić, więc w sumie nie było sensu ryzykować oczywiście. Jednak w ciągu dnia udało się zabezpieczyć zniszczenia i wieczorem oraz na drugi dzień powoli przywracano połączenia do i ze stacji. W ciągu dnia przychodziły kolejne informacje na temat ofiar wypadku. Wiadomo było, że zginęła młoda prawniczka, 34-letnia.
Jersey City Medical Center udzieliło pomocy 66 osobom. Na szczęście większość z nich dość szybko wypisano ze szpitala. Ich obrażenia nie były groźne. Z kolei Hoboken University Medical Center miało pod swoimi skrzydłami 23 pacjentów, a Chris Hospital zajmował się jednym. Ostatecznie okazało się, że poważnie ranne są dwie osoby. Liczono na to, że reszta pasażerów wróci do zdrowia. Jednocześnie rodzina wiedziała, że dla Fabioli Bitar de Krun tak naprawdę prawie od początku nie było ratunku. Rodzina była wstrząśnięta. Kobieta zaledwie pół roku mieszkała w Hoboken. Rozpierała ją energia. Była rannym ptaszkiem. Dzień zaczynała w kawiarni na rogu. Znajdowała się ona niedaleko jej mieszkania. To była taka jej chwila, a tych zupełnie wolnych i samotnych miała niewiele. Mieszkała z mężem i 18-miesięczną córeczką. Bardzo szybko zapadła w pamięć wszystkim w okolicy. Głównie z powodu niepospolitej urody i prześlicznych włosów, które na żywo miały robić ogromne wrażenie. Sięgały do ramion, lśniły, były bardzo zadbane. W połączeniu z uśmiechem kobiety i jej wielką gracją sprawiały, że ci, którzy ją raz zobaczyli, potem już ją kojarzyli. Później rodzina będzie mówić, że tak naprawdę znalazła się po prostu w złym miejscu o złej porze. Wszystko to tego dnia mogło potoczyć się zupełnie inaczej. Ale akurat wtedy szła po betonowym peronie. Była 8:45. Miała przed sobą biznesowe spotkanie. Starała się nie zarzucać zupełnie kariery, mimo że wychowywała małą córeczkę. Wiedziała, że potem nie byłoby łatwo wrócić do pracy zawodowej na pełnych obrotach. Starała się więc nie wypaść z rynku. Zostawiła swoją 18-miesięczną córeczkę, Julie, w Smart Start Academy. To takie przedszkole. Dosłownie obok mieszkania na 6 piętrze ceglanego budynku z widokiem na sklep spożywczy. Tam właśnie mieszkała z rodziną. Zostawiła nawet wózek. Miała go niebawem odebrać, tuż po powrocie ze spotkania w Nowym Jorku. Rozstając się z córeczką, pocałowała ją, przytuliła i obiecała, że naprawdę niebawem się zobaczą. Nawet gdyby spotkanie w Nowym Jorku miało się przedłużyć, to i tak najpóźniej o 13:00 byłaby w przedszkolu po Julię. Tyle tylko, że ta 13:00 minęła i Fabiola de Krun wcale nie pojawiła się w przedszkolu, co dla opiekunów Julii było bardzo dziwne. Co nieco już znali kobietę, wiedzieli, że jest obowiązkowa, odpowiedzialna i jeżeli powiedziała, że odbierze dziecko o 13:00, to tak też powinno być. Zdecydowali się więc na telefon do taty Julii, Adrianusa, Holendra, który mamę Julii, późniejszą, poznał w trakcie podróży do Brazylii. To była dobrana para. Szczególnie, że mężczyzna, nazywany Danem, miał wiele wspólnego z Brazylią jako przedstawiciel marketingowy brazylijskiej firmy piwowarskiej. Był akurat w delegacji, poza stanem. Gdy dowiedział się, że żona nie odebrała córki, natychmiast wrócił do domu. Ale nim dotarł, dowiedział się już o katastrofie i o tym, że jedyną osobą, która nie przeżyła tego koszmarnego poranka, była jego żona, to znaczy jedyną w tamtym miejscu. Był zupełnie załamany. Gdy przyszedł do przedszkola po córkę, personel szczerze mu współczuł. Mężczyzna był kompletnie zdruzgotany i cały czas mamrotał pod nosem, że nie ma pojęcia, jak on w ogóle ma powiedzieć córce o tym, co się stało. Czy to ją zupełnie złamie, czy może nie zrozumie do końca z powodu tego, że była małym dzieckiem, co się tak naprawdę stało. Przyznał, że ma rozdarte serce. Jak się można było później dowiedzieć, wraz z ciałem swojej żony wyruszył w podróż do Brazylii, by tam pochować ukochaną. Ostatecznie nawet przeprowadził się właśnie do Brazylii z Julią, by być blisko grobu żony i mamy Julii. Nie tylko Dan miał rozdarte serce. Ta historia poruszyła bardzo wielu mieszkańców Nowego Jorku i tak naprawdę całego kraju. Była wstrząsająca. Tylko co się stało? Kto odpowiadał za to, że życie tej młodej rodziny, wspaniałej, kochającej się, zostało zrujnowane w ciągu minuty? Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu natychmiast rozpoczęła dochodzenie. Czy doszło tu do zaniedbania, celowego przestępstwa? Było bardzo wątpliwe, że tak naprawdę, jeżeli istniał jakiś konkretny sprawca, chodziło mu o Fabiolę. Mimo to ona straciła życie.
Ktoś za to powinien odpowiedzieć. Wysłano całkiem sporo tych zespołów dochodzeniowych z różnych jednostek, m.in. z Federalnej Administracji Kolejowej. Powoli zaczęto zbierać zeznania świadków. Maszynista, którego obrażenia były dość poważne, ale zdecydowanie nie zagrażały jego życiu, zdecydował się na współpracę ze śledczymi, podobnie jak konduktor pociągu. Maszynista niestety niewiele wniósł do sprawy. Bardzo chciał przypomnieć sobie cokolwiek, ale w jego pamięci nie było ani śladu wypadku, nawet chwil bezpośrednio go poprzedzających. Natomiast stwierdził, że z całą pewnością czuł się wypoczęty i nie był świadomy żadnych problemów mechanicznych na chwilę przed wypadkiem. No dobrze, ale jednak do katastrofy doszło. Wydawało się, że w tej sytuacji być może odzyskana z wraku czarna skrzynka, czyli rejestrator zdarzeń w pociągu, coś niecoś powie na temat tego, co się wydarzyło. Niestety jednak to się nie udało. Skrzynka była zupełnie zniszczona. Ale była jeszcze jedna i ją udało się odzyskać w pierwszym tygodniu października 2016 roku. Zaczęto jej badanie, ale tak naprawdę śledztwo poszło wieloma torami. Przede wszystkim trzeba było ustalić, dlaczego maszynista kompletnie nic nie pamięta z wypadku. Nie miał uszkodzenia głowy i lekarze mówili, że raczej nie tu trzeba było szukać powodów tej amnezji. Musiało się wydarzyć coś innego. I rzeczywiście śledczy zaczęli się temu przyglądać, ale natychmiast się okazało, że jest coś jeszcze, co powinni zbadać. Bardzo wiele osób, mieszkańców Nowego Jorku, ale w ogóle ludzi wstrząśniętych tą katastrofą na terenie całego kraju, zaczęło dawać znać policji, że ktoś wiedział o tym, co się stanie i próbował ostrzec potencjalne ofiary tego wypadku. Donosili, że noc przed tym wypadkiem zauważyli jakiś pasek, taki czerwony pasek, na którym zwykle pojawiają się bardzo ważne informacje. Przesuwał się on na górze ekranu. Ci, którzy go widzieli, od razu się zaniepokoili, ponieważ nie przypominał zupełnie żadnego innego, emitowanego dotąd w telewizji. Wszystko wskazywało na to, że został wyemitowany w stacji telewizyjnej WKTV. Tylko o co tu chodziło? Szczególnie niepokojące były te pytania. Czy mógłbyś w pociągu? Poczekaj na dalsze instrukcje. I jeszcze to ostrzeżenie o materiałach niebezpiecznych. Nic dziwnego, że ten alert WKTV w połączeniu z katastrofą kolejową następnego dnia narobiły ogromnego zamieszania. Cały YouTube szalał. W ogóle internet zawrzał. Użytkownicy cały czas udostępniali sobie regionalne wersje tej transmisji, z których, jak potem stwierdzono, wiele było właściwie pierwszym razem, gdy widzowie w ogóle zobaczyli alert alarmowy dotyczący całych Stanów Zjednoczonych. Ale do kogo ta informacja była skierowana? Kto miałby coś móc? Dlaczego w pociągu? I jakie to miały być instrukcje? Gdzie niby się potem pojawiły? Pomimo iż sprawa nie była oczywiście od razu wyjaśniona, ludzie byli pewni. Ten komunikat i ta katastrofa mają ze sobą coś wspólnego. I śledczy, i media, i opinia publiczna zażądała od stacji, by natychmiast wyjaśniła tę sprawę. Owszem, przyznała, że alert pojawił się 28 września 2016 roku, ale wskutek pomyłki wydano w końcu krótkie oświadczenie. Jeśli oglądałeś nasz serwis informacyjny około 18.17 lub 22.38, być może zobaczyłeś ostrzeżenie o materiałach niebezpiecznych na ekranie. Nie jest to prawdziwe ostrzeżenie. Wiadomość była automatycznym testem, który nie był przeznaczony do publicznego wyświetlania. Wiadomość ta pochodziła z urządzenia testowego i była związana z krajowym kodem lokalizacji. Testy nie powinny mieć tego kodu. Skontaktowaliśmy się z New York State Broadcasters Association, która administruje systemem alertów w Nowym Jorku. Pracujemy nad tym, aby rozwiązać ten problem. Przepraszamy za zamieszanie, jakie mogło to spowodować. Ale to nie był koniec historii, ponieważ stacja WKTV opublikowała jeszcze jedną informację o wyemitowaniu drugiej błędnej wiadomości. Pod hasłem aktualizacja poinformowano. Kolejna wiadomość ostrzegawcza została wysłana przez pomyłkę o 22.38,
nie było żadnego nagłego wypadku. Ta wiadomość była testem, który przez pomyłkę zawierał kod lokalizacyjny. Testy nie powinny mieć przypisanego tego kodu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Teraz pojawiło się jeszcze więcej plotek, nerwów, zamieszania. Rodziny poszkodowanych chciały wiedzieć, co tak naprawdę się dzieje. Jak to możliwe, by ktoś akurat noc przed wypadkiem popełnił taki dokładnie błąd? Błąd, który niemal bezpośrednio odnosił się do katastrofy pociągu. Jak to byłoby możliwe? Co próbuje ukryć stacja, a być może i władze? I rzeczywiście, sensacja goniła sensację. Stacja tłumaczyła, że za ten błędny komunikat odpowiada generalnie Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego. To tam najwyraźniej popełniono jakiś błąd. Stacja zdecydowała się współpracować z FEMA, obiecując wyjaśnić wszystko. Podkreślano, że komunikaty, czy testowe, czy nie, pochodzą właśnie z FEMA. Ja tutaj zrobię taki skrót od oryginalnej nazwy po angielsku, żeby nie powtarzać za każdym razem, czy to po polsku, czy po angielsku, tej długiej nazwy. Ona ma za zadanie informować ludność o potencjalnym lub już realnym zagrożeniu, co było dosyć logiczne. W końcu jednak stacja otrzymała odpowiedź od Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego i wtedy dopiero powstało prawdziwe zamieszanie. WKTV poinformowała. FEMA odpowiedziała, że nie wysłała tego alertu. W takim razie odbędzie się pełne dochodzenie w sprawie tego, jak ich kody zostały zhakowane. WKTV wydaje się być jedynym celem tego ataku. Na razie wyłączyliśmy kody w naszym dekoderze, które wyzwalają ten alert. Jeśli będzie prawdziwy alert narodowy, nadal będziemy go otrzymywać od lokalnych stacji, które mamy monitorować. WKTV będzie w pełni współpracować z FEMA, dostarczając informacje o naszym sprzęcie, oprogramowaniu i dostępie do internetu, a także dostarczy pliki dziennika z naszych urządzeń. Informacje te będą pomocne dla FEMA w wyśledzeniu źródła tego ataku. Jesteśmy w kontakcie i wyjaśniamy sprawę. No i co wyjaśniło śledztwo? Oficjalne stanowisko wszystkich zainteresowanych stron brzmiało. Urządzenie zainstalowane w stacji telewizyjnej zostało skonfigurowane do sondowania agregatora wiadomości testowych i rozwojowych, zamiast lub oprócz agregatora wiadomości produkcyjnych. W środę wieczorem programista testował swoje oprogramowanie i wysłał kilka wiadomości do agregatora wiadomości testowych i rozwojowych, wypełniając pole kilkoma wersami różnego typu książek. Między innymi tych dla dzieci, słynnego doktora Susa. To tak naprawdę Theodore Sus Geisel, amerykański pisarz dla dzieci. Dziś uważany za twórcę dzieł, które weszły do kanonu literatury tego gatunku. Nie wiemy, czy programista w dzieciństwie lubił te książki, czy miał do nich jakiś sentyment. W każdym razie przedstawiciel FEMA wyjaśnił w oświadczeniu, że programista nigdy nie zamierzał upublicznić jego wiadomości testowych, a stacja telewizyjna po prostu nie wiedziała, że jej urządzenie monitoruje środowisko testowe. Urządzenie zostało ponownie skonfigurowane, a niczego nie podejrzewający programista na krótko stracił dostęp do środowiska testowego, podczas gdy FEMA potwierdziła, że żadna ze stron nie miała złych intencji. No i rzeczywiście ci, którzy badali tę sprawę, również przedstawiciele WKTV, potwierdzili, że alert został wyemitowany około 6:18 czasu lokalnego 28 września i zawierał cytat doktora Susa. Jednak wszystko wskazywało na to, że te testy naprawdę były zaplanowane już wcześniej, a zostało to ogłoszone już w lipcu 2016 roku, co dosyć uwiarygadniało całe to tłumaczenie FEMA, czyli przypomnę Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, która zresztą podlega Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego USA. No jak się można domyślić z nazwy, odpowiada za zarządzanie kryzysowe. Tego rodzaju tłumaczenia nie przekonały bardzo wielu, no trudno powiedzieć, wierbicieli teorii spiskowych, czy po prostu tych, którzy uważają, że nie ma aż takich przypadków. Próbowano jednak wyjaśnić, że owszem, są.
Chodzi na przykład o to, że widzowie w różnych częściach Stanów otrzymali przecież te niby ostrzeżenia podczas tego zaplanowanego testu, który poszedł trochę nie tak. A jednak w żadnym innym miejscu nie było incydentów czy wypadków związanych z pociągiem następnego dnia. To więc, że w jednych tylko okolicznościach ten alert, ta rymowanka doktora Susa, która znalazła się w transmisji, pozornie miała jakiś związek z tym, co wydarzyło się następnego dnia, jest rzeczywiście czysto przypadkowe. I na dodatek tych przypadków nie było przecież wiele, tylko jeden. A ostrzeżeń było sporo w różnych miastach Stanów. Jednym to wyjaśnienie wystarczyło, innym nie. Ale jeżeli odrzucić ten dziwny wątek, naprawdę niepokojący i tajemniczy, no to przecież trzeba powiedzieć, co tak naprawdę się stało. I od tego były te wszystkie komisje śledcze i niezależne dochodzenia. No i tutaj tropem było to, że maszynista nie pamiętał zupełnie nic, co działo się od pewnego momentu przed katastrofą. Jego medyczna historia raczej nie usprawiedliwiała tego zaniku pamięci. Zastanawiano się więc, czy on po prostu nie usnął. Thomas Gallagher, maszynista, został poddany szczegółowym badaniom i bardzo szybko okazało się, że cierpi na bardzo poważny i niezdiagnozowany bezdech senny. Wydawałoby się, że nie może to przecież mieć wpływu na ten wypadek. A jednak okazało się, że jak najbardziej. Mężczyzna w zasadzie nigdy się nie wysypiał. Nawet jeżeli twierdził, że jest wyspany, teoretycznie wypoczęty, to w rzeczywistości w nocy walczył o oddech. Zmagał się z uczuciem duszności i z zadyszką. To bardzo poważne zaburzenie snu, które doprowadziło do nadciśnienia tętniczego, a mogło nawet do udaru mózgu czy nagłego zgonu. Zaburzenie charakteryzuje się okresowym zatrzymaniem lub ograniczeniem przepływu powietrza podczas snu. Rzecz jasna, oznacza to w skrócie przerwy w oddychaniu. Mogą trwać kilka sekund, ale nawet minut, przez co poziom tlenu we krwi znacznie spada. I rzeczywiście mężczyzna uskarżał się na głośne chrapanie, na ciągłe przemęczenie w ciągu dnia, nadmierną senność. Pomimo tego, że starał się wysypiać i co najmniej 7 godzin spędzał w łóżku. Stwierdzono również problemy z koncentracją uwagi, ze skupieniem się, z zapamiętywaniem. Niestety najgorsze jest to, że człowiek, który nie jest zdiagnozowany i nie zdaje sobie sprawy z tego, że cierpi na bezdech senny, może po prostu w pewnym momencie stracić kontrolę nad swoim ciałem, nad swoją przytomnością, po prostu zasnąć z przemęczenia i z powodu tego, że w nocy doznaje ciągle niedotlenienia. W listopadzie 2016 roku adwokat mężczyzny oświadczył, że jego klient właściwie nie miał wielkich szans na to, by się zdiagnozować, pomimo że w takiej pracy, jaką wykonywał, powinno to być obowiązkowe. Jednak NJ Transit nie miał żadnego programu badań przesiewowych w kierunku bezdechu sennego, aktywnego programu, należy dodać, i choć mężczyzna mówił o niektórych objawach lekarzowi, w Polsce chyba powiedzielibyśmy medycyny pracy, to po badaniu przeprowadzonym w lipcu 2016 roku nie zauważono żadnych przeciwwskazań, by mógł pracować. Wiedziano, że Gallagher ma 18-letnie doświadczenie jako maszynista pociągu. Miał wtedy 48 lat. Wiadomo było, że sprawdził się nie raz. Potrafił reagować w sytuacjach stresowych, kryzysowych, miał wielkie umiejętności, doświadczenie, wiedzę, a jednak coś się stało. Na dodatek całą tę wersję z bezdechem potwierdzała informacja, że mężczyzna, który nie pamiętał nie tylko samego wypadku, ale także chwil, które go poprzedzały, gdy się ocknął wskutek uderzenia, leżał na podłodze kabiny i miał wrażenie, jakby się obudził. I rzeczywiście 6 lutego 2018 roku poinformowano opinię publiczną, że przyczyną niezatrzymania się maszynisty było skrajne zmęczenie, spowodowane niezdiagnozowanym bezdechem sennym. Ale to nie wszystko, ponieważ NJ Transit tak naprawdę w całym swoim zestawie badań, które powinien przejść ich pracownik na takim stanowisku, miało wytyczne dotyczące badań przesiewowych w kierunku bezdechu sennego.
Jednak firma nie przestrzegała tych wytycznych i w zasadzie lekceważyła to badanie. W takim razie żadnym innym sposobem nie dało się przecież wytypować pracowników narażonych na ryzyko skutków tej choroby. Badania przesiewowe raczej by się sprawdziły. Na dodatek ten koniec toru był w jakiś sposób felerny. Tak naprawdę jednak nie zbadano dlaczego. Wcześniej wydarzyło się tam naprawdę całkiem sporo wypadków, oczywiście nie tak groźnych, ale mimo to firma nie zidentyfikowała tych kolizji na końcu toru jako potencjalnego zagrożenia, któremu w przyszłości należy zapobiegać. Nie wiadomo, czy chodziło o to, że coś tam było źle oznaczone, czy wymogi dotyczące zwalniania były nieodpowiednie. Coś w każdym razie było tam na pewno źle urządzone. Problem tylko w tym, że NJ Transit sam nie wiedział co, bo nie przeprowadził żadnego dochodzenia w tej sprawie, wewnętrznego takiego oczywiście. Wprowadzono bezwzględny wymóg badania pracowników tak zwanych krytycznych, czyli tych, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo jazdy, pod kątem zaburzeń snu. No ale akurat dla naszej młodej mamy, prawniczki, było już za późno. Przy okazji odkryto także, że terminal Hoboken ma owszem oryginalne zderzaki ze stali i betonu z momentu otwarcia w 1907 roku, tyle tylko, że ta konstrukcja słupków odbojowych mogła chronić jedynie przed wypadkami przy bardzo niskiej prędkości. Jeżeli chodziło o wykorzystanie takiej nowoczesnej technologii, jaką mamy w XXI wieku, no i o prędkości, które obecnie osiągają pociągi, to w zasadzie te stare zabezpieczenia zupełnie nie działają. Krótko mówiąc, nie ma żadnej ochrony, żadnej technologii zapobiegającej kolizjom na końcu toru. Zalecano więc zamontowanie nowych zderzaków z hydraulicznymi amortyzatorami i ślizgami ciernymi, choć nie do końca wiem co to jest, może wy się na tym znacie. W każdym razie oczywiście miałoby to zmniejszyć siłę ewentualnego uderzenia. W ogóle wreszcie ktoś wpadł na pomysł, po tej dokładnie katastrofie, aby maszynistom zawsze towarzyszył co najmniej jeden inny członek załogi podczas wciągania pociągu na stację. A już szczególnie tak ruchliwą jak Hoboken. No i rzeczywiście okazało się, że z tą prędkością na końcu toru faktycznie jest coś nie tak, ponieważ wprowadzono zmniejszenie ograniczenia prędkości z 10 mil na godzinę do 5 mil na godzinę przy zbliżaniu się do stacji kolejowej. Już 10 mil wcześniej pociąg miał znacznie wytracić prędkość. Początkowo próbowano argumentować, że cała ta historia z bezdechem sennym jest bez sensu. Gdyby rzeczywiście tego rodzaju przypadłości mogły mieć wpływ na wypadki kolejowe, to przecież już wiedzielibyśmy o tym, bo niemożliwe, aby tylko ten jeden jedyny maszynista miał tego rodzaju problemy. Wiadomo by było, że na to zjawisko trzeba zwrócić uwagę w całym kolejowym środowisku. Ale okazało się, że wcale nie jest to takie wyjątkowe i nierealne, wymyślone. Na przykład w 2008 roku również nastąpiła katastrofa pociągu w Massachusetts i później wykryto niezdiagnozowany bezdech senny maszynisty. Tak samo jak w związku z wypadkiem kolejowym w Bournemouth w Wielkiej Brytanii. Maszynista, jak się potem okazało, pomimo tego, że w nocy spał świetnie, w dzień ciągle tracił koncentrację, nie potrafił się skupić na wykonywanych działaniach. Niestety do takiego incydentu doszło, gdy wchodził w zakręt. Również stwierdzono, że ma zaburzenia snu. Tak jak maszynista, który nieintencjonalnie, ale jednak był odpowiedzialny za katastrofę kolejową w Redondo Junction. Nazywa się to najtragiczniejszym wypadkiem kolejowym w historii Los Angeles. Tuż przed wypadkiem maszynista, jak to potem opisywał, jakby stracił przytomność. Ale w rzeczywistości wszystko wskazywało na to, że on po prostu zasnął. I ta katastrofa miała miejsce już w 1956 roku. Tak więc od długiego czasu były wskazania do tego, by badać maszynistów pod kątem zaburzeń snu. Zginęło 30 osób, a 117 zostało rannych. I była to pierwsza poważna katastrofa w rejonie Los Angeles, relacjonowana na żywo w telewizji. No, ale też najdramatyczniejsza w historii całego miasta. Dopiero śledztwo wykazało, że w trakcie wypadku prędkość pociągu wynosiła 111 km na godzinę, a powinna 24.
Co prawda Frankowi Parishowi, maszyniście, nie postawiono zarzutów, choć przyznał się, że tylko i wyłącznie on był odpowiedzialny za wypadek, ponieważ nie zbadał się, nie leczył się, a wiedział, że coś jest nie tak z jego koncentracją. Twierdził jednak, że nie zasnął, stracił przytomność. Od tamtej pory jednak nigdy już nie prowadził pociągu i przeszedł na wcześniejszą emeryturę. No dobrze, ale sprawdźmy w takim razie, co z naszym maszynistą, to znaczy z tej historii, o której dziś głównie mówimy. Ten inżynier został zawieszony, a następnie zwolniony na skutek katastrofy, ale odwołał się od tej decyzji. Owszem, było jasne, że pociąg rozpędził się do 21 mil na godzinę, dwukrotnie przekraczając dopuszczalną prędkość i wtedy uderzył w betonowy zderzak na końcu toru piątego. Z impetem wjechał na stację. Jak pamiętacie, powiedział, że był nieprzytomny i faktycznie tak go znaleziono w kabinie pociągu, chociaż do tego jeszcze wrócimy, bo ta cała historia nie ma jednak szczęścia do jasnych rozwiązań i nie budzących żadnych dyskusji okoliczności. W każdym razie chciał wrócić do pracy, czuł się na siłach, podjął leczenie. Był przekonany, że jego dolegliwość jest opanowana. Nie wiem, czy wiecie, no ja akurat miałam okazję przyglądać się diagnozowaniu i leczeniu bezdechu z racji tego, że pracuję w placówkach medycznych i powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo ciekawe, wygląda dosyć egzotycznie, ale faktycznie jest skuteczne. Istnieją specjalne aparaty z maseczką, których zadaniem jest wytwarzanie dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, dzięki czemu pacjent ma cały czas ciągle dostarczane powietrze pod odpowiednim ciśnieniem do dróg oddechowych podczas snu. Ostatecznie komisja, powołana specjalnie do rozpatrzenia tej sprawy, przywróciła maszynistę do pracy, ale stwierdziła, że póki co jest to jednorazowe, tak jakby na próbę. Wszystko to jest uwarunkowane przestrzeganiem przez mężczyznę ściśle określonych warunków tego przywrócenia. Między innymi wiadomo było, że Gallagher powróci do swoich obowiązków na stacjach kolejowych, ale nie będzie obsługiwał pasażerów, tak zdecydowała rada, choć nie wiem do końca jaki to ma sens, bo nie dostał zakazu obsługi pociągów z pasażerami na pokładzie, a przecież w jego kontakcie z klientami NJ Transit nie było nic nagannego. Tak czy inaczej mężczyzna miał podlegać stałej kontroli i jakiekolwiek przewinienie, w tym sensie, że odstępstwo od warunków przywrócenia do pracy, ma spowodować ostateczne i nieodwołalne usunięcie go z pracy. Chociaż MJ Transit, cytuję, sprzeciwiło się przywróceniu pana Gallaghera, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania decyzji prawnej podjętej przez arbitra. Zgodnie z postanowieniami jasno określonymi w tej decyzji, MJ Transit może i będzie ograniczać jego obowiązki do pociągów niepasażerskich, powiedziała ostatecznie rzeczniczka MJ Transit Nancy Snyder. Decyzja określa rygorystyczne testy i wymagania, których pan Gallagher musi przestrzegać. Będzie przechodził szkolenia, jak również ponowną certyfikację do obsługi lokomotywy, będzie także pod ścisłym nadzorem medycznym. NJ Transit będzie ściśle egzekwować przestrzeganie przepisów we wszystkich tych obszarach, dodała rzeczniczka. Ale jakaś tam kara również była. Gallagher nie otrzymał zaległego wynagrodzenia za czas zawieszenia i tak też miało być w przyszłości. Jeżeli będą jakieś wątpliwości co do tego, czy przestrzega zasad i zostanie nawet chwilowo zawieszony do wyjaśnienia, to nie otrzyma wynagrodzenia. Przynajmniej to takie ogólne zasady, ale przypuszczam, że jest tam jeszcze sporo szczegółów, o których nie wiemy. Natomiast ogólnie komisja arbitrażowa oczywiście potwierdziła, że Gallagher złamał zasady, ale niezdiagnozowany bezdech senny stanowił okoliczność łagodzącą. Przede wszystkim w obliczu faktu, że w lipcu 2016 roku przeszedł pomyślnie badania lekarskie. Tutaj może powiem, że to było na mniej niż 3 miesiące przed wypadkiem. Akta jednak dowodziły, że mężczyzna nie przeszedł wcale badania w kierunku obturacyjnego bezdechu sennego, pomimo że takie były teoretycznie wytyczne przewoźnika, ustaliła rada. Ostatecznie Gallagher, tak jak wielu innych maszynistów, w podobnych przypadkach przyznał się do pełnej odpowiedzialności za to, co się stało i przeprosił rodziny poszkodowanych. No i przede wszystkim oczywiście same ofiary wypadku.
a wśród nich był także kolega Gallaghera, konduktor Mark Marie, który również został poważnie ranny. Przeszedł 7-godzinną operację, m.in. kręgosłupa. Tak naprawdę nigdy nie doszedł do siebie. Doznał obrażeń barku, biodra, kolana, pleców, poważnej traumy, urazu emocjonalnego. Nie dał rady już wrócić do pracy jako konduktor z powodu konieczności rozległego leczenia i rehabilitacji. Doszło do ugody, zresztą w ogóle przewoźnik raczej był skłonny do tych ugód. Między innymi wypłacił odszkodowanie w wysokości ponad 8 milionów dolarów rodzinom 5 poważnie rannych pasażerów. Tak naprawdę te liczby poszkodowanych lekko ciężej zmieniały się w czasie, ponieważ w pierwszych godzinach nie wszystkie urazy dały o sobie znać. Część pasażerów była po prostu w szoku, nie czuła bólu, nie potrafiła opisać swoich objawów. Ale z czasem niestety zaczęły się one ujawniać. Prowadzono dodatkowe badania i wychodziły na jaw dalsze obrażenia. Podobnie było także w przypadku drugiego konduktora, on także otrzymał odszkodowanie. Ale w tym przypadku nie było to takie proste. Ta historia jest bardzo poruszająca. I myślę, że warto się tutaj do niej odnieść. Po tym wszystkim, co się stało, cała załoga pociągu została zawieszona do wyjaśnienia. Na dodatek, na ten czas zawieszenia wstrzymano również pracownikom wypłatę. A to oznaczało, że choć konduktor został bardzo poważnie ranny w tym wypadku, pomagał rannym pasażerom, nabawił się solidnej traumy, to tak naprawdę został jeszcze za to ukarany. Wszystkie komisje wyjaśniające sprawę były zgodne, że pomimo odniesionych poważnych obrażeń, Thomas Dugan, ten właśnie konduktor NJ Transit w 2016 roku, robił wszystko, by pasażerów wyciągnąć z pociągu, tak by jak najszybciej dotarła do nich pomoc medyczna. Na dodatek spodziewał się, że inżynier Thomas Gallagher, czyli ten maszynista, o którym wcześniej dużo mówiliśmy, może być w strasznym stanie. Jego kolega więc przeczołgał się przez, no właściwie chyba można powiedzieć, złomowisko, bo tyle zostało z tego pociągu, i gołymi rękami otworzył zablokowane drzwi, nabawiając się kolejnych urazów. Ale znalazł swojego kolegę nieprzytomnego, lecz żywego. Mężczyzna, który nazywał siebie 64-letnim dziadkiem z wielkim doświadczeniem i poświęceniem dla tej firmy, dla ludzi, którzy byli pasażerami, dla załogi, został potraktowany okropnie. Zmuszono go do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Firma walczyła z nim również w sądzie. Tymczasem Dugan miał 2 wymiany barków. Złamał kości, uszkodził plecy i szyję, złamał żebra. Cały czas leczy się z powodu przewlekłego bólu w biodrze. Palce już nie odzyskały dawnej sprawności, są jakby sparaliżowane. Ale najgorsze jest to, co dzieje się, gdy jego umysł ma tylko wolną chwilę, a nawet gdy jest skoncentrowany na czymś innym. Jak opowiada mężczyzna, obrazy pasażerów, całych w czerwieni, roztrzaskanych łącznie z twarzami, złamane kości na wierzchu, wciąż przelatują mu przez głowę. Stara się nie myśleć o tym, co działo się rankiem 29 września pamiętnego roku, ale cały czas wraca do niego myśl, że to był koniec życia Fabioli Bitar-de-Krun. Ale wydaje się, że tutaj NJ Transit bardzo sprytnie próbował to wszystko rozegrać. Wtedy, kiedy media bardzo interesowały się tym wszystkim, co działo się w związku z wypadkiem, pracodawca traktował poszkodowanego konduktora bardzo dobrze. Przełożeni przekazali, że znajdą mu inną pracę wymagającą mniejszego wysiłku fizycznego, zrobią wszystko, by spokojnie dotrwał do emerytury, sugerując, że to w uznaniu jego zasług po wypadku. Ale gdy tylko ta pierwsza wrzawa ucichła, wątków się namnożyło, prasa przestała się może trochę interesować poszczególnymi ludźmi, którzy ucierpieli w wypadku, wszystko się zmieniło. NJ Transit po prostu przestało mu płacić kilka tygodni później. A 2,5 roku po wypadku, kiedy już w miarę doszedł do siebie, sprawdził, że da radę dalej pracować, podjął wymagane czy konieczne terapie, został zmuszony do porzucenia pracy, którą, jak mówi, kochał wykonywać przez ponad 20 lat. Musiałem przejść na tę emeryturę. Pozbawili mnie wszelkich dochodów. Bawili się mną. Chciałem dalej pracować, ale nie byłem im na rękę.
Być może dlatego, że wiedział i widział zbyt dużo, może nie chciano, by w jakiś sposób funkcjonował w firmie, w której dziennikarze w każdej chwili mogą go złapać, a Dugan wiedział, że pociąg nadjeżdżał o wiele szybciej niż powinien. Był pewien, że maszynista uruchomi hamulec awaryjny, czyli spuści powietrze, jak to się określa na kolei, cytując za NordJersey.com. Kiedy tak się nie stało, Dugan pomyślał, że będzie musiał zrobić to sam, ale zanim zdążył zareagować, poczuł, że pociąg ostro hamuje. I to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie i być może o to w tym wszystkim chodzi. Kilka sekund później uderzył w peron. Potem pamięta już tylko purpurowy chaos. Wszędzie było czerwono. Cały ten bałagan pokryty był bordowymi plamami. Nawet gdyby znał tych pasażerów, to wtedy zapewne nie mógłby ich rozpoznać. Dugan stwierdził, że faktycznie pewnie nie mógłby wrócić do pracy takiej, jaką wykonywał wcześniej. Stracił około 75% funkcji ramion. Ale na kolei jest bardzo wiele stanowisk, które mógłby bez problemu zajmować do emerytury. Pomimo, że ma dwa kręgi szyjne zrośnięte, otrzymuje cały czas zastrzyki łagodzące ból pleców, boryka się ze skutkami wszczepienia tzw. cementu kostnego, by naprawić uszkodzenia kości, to skoro obiecano mu stanowisko powiedzmy bardziej papierkowe, gdzie nie jest potrzebna siła fizyczna czy jakaś wytrzymałość, oczekiwał tego. Tymczasem został bez wypłaty, a z czasem i bez pracy. Czasami myśli o tym, co mógłby zrobić inaczej wtedy. Czy dałby radę wcześniej aktywować hamulec awaryjny? Wtedy robił wszystko, co tylko jego zdaniem w tym momencie mógł. Ostatecznie okazało się, że w związku z tym znacznie pogorszył swój stan zdrowia. Obrażenia, których doznał, pogłębiły się na skutek tego, że z poświęceniem pomagał innym. Firma go za to ukarała. Ale wspominałam wam o tym, że ta sprawa nie ma szczęścia do klarownych ustaleń. Jak pamiętacie, mówiło się o tym, że skoro maszynista niczego nie pamiętał, miał amnezję, a raczej czynniki medyczne jej nie usprawiedliwiały, to najprawdopodobniej po prostu zasnął. Tę tezę miał potwierdzić fakt, że znaleziono go przecież na podłodze. Powiedział, że ocknął się na niej w chwili uderzenia. Tak jakby stracił przytomność, ale na chwilę ją odzyskał. Mimo to jednak pozostał na podłodze. Uznano więc, że po prostu spał. Wskutek uderzenia się obudził, ale że doznał obrażeń, to po prostu zemdlał, stracił przytomność. Tyle tylko, że jak wam już wspominałam, udało się zabezpieczyć zapisy z urządzenia rejestrującego parametry pracy pociągu jednego, między innymi jego prędkość. To stąd wiadomo, że 40 sekund przed wypadkiem pociąg zaczął przyspieszać. Jego prędkość wzrosła z 13 do 34 km na godzinę, przekraczając dwukrotnie dopuszczalny limit. Ale na niespełna sekundę przed uderzeniem pociągu w barierkę ochronną maszynista włączył hamulec awaryjny. Ten sam maszynista, który miał spać i obudzić się dopiero w chwili uderzenia. Po pierwsze, coś sprawiło, że pociąg znacznie przyspieszył. No, raczej sama maszyna nie podjęła takiej decyzji. 40 sekund przed wypadkiem ten pociąg zaczął przyspieszać. A w końcu hamować, czego też sam pociąg przecież nie mógłby zrobić. To maszynista musiał pociągnąć za hamulec awaryjny. Tylko teraz to wszystko w ogóle nie składa się w całość. Czy więc naprawdę maszynista był bardzo zmęczony i zasnął, prowadząc pociąg? A jeżeli nie, to co się stało, że przyspieszył? Czy celowo podjął taką decyzję, czy było to wynikiem błędu? I dopiero ten błąd mógł być następstwem bezdechu sennego, ale już w tym sensie, że maszynista był przemęczony, niewyspany, niedotleniony, a więc nieskoncentrowany, ze skłonnością do pomyłek i błędów. Nagłe i gwałtowne przyspieszenie pociągu mogło być także skutkiem defektu technicznego. No ale przyjmijmy, że wszystkie te wydarzenia koncentrowały się wokół maszynisty jednak. To, że w ostatniej sekundzie zaczął hamować, powiedzmy, że byłoby do wytłumaczenia. Spał, coś dziwnego zaczęło się dziać, akurat się obudził i zaczął reagować. No dobrze, tylko co się stało, że pociąg wcześniej przyspieszył? Tak naprawdę nigdy tego do końca nie wyjaśniono. To stąd internetowe, szczególnie rozkminy tych, którzy badali tę sprawę. Do tej pory wielu jest przekonanych,
że mimo wszystko to ostrzeżenie, które pojawiło się w telewizji, nie było przypadkowe. Ktoś znał przyszłość. Być może wcale nie dlatego, że pochodził z tej przyszłości i wrócił, by ostrzec ludzi. Nie musiało to być wcale żadne paranormalne zjawisko. Mogło chodzić po prostu o to, że ktoś zaplanował ten atak. Maszynista leżał owszem bez przytomności na podłodze, bo na przykład dostał w głowę. I wtedy ktoś przejął stery, przyspieszył, a w końcu albo on z jakichś powodów zaciągnął hamulec, albo rzeczywiście po urazie maszynista odzyskał przytomność i zaciągnął hamulec. A nie pamięta niczego na skutek albo ogromnego stresu, albo urazu, który potem pomylono z takim, jaki mógł powstać na skutek wypadku. Ale że rana nie była na przykład cięta czy bardzo głęboka, to uznano, że nie powinna wywołać amnezji. Czy ma to sens? W pewnym sensie tak, ale czy są na to jakiekolwiek dowody? No nie. Ostatecznie NJ Transit stwierdziło, że nigdy więcej. Przebadało wszystkich maszynistów, a ci, u których stwierdzono bezdech senny, zostali odsunięci od obowiązków do czasu stwierdzenia przez lekarza, ale tak z całą pewnością, że leczenie przynosi efekty. Z czasem FEMA przyznała się do całkowitej odpowiedzialności za ten incydent, który wydawał się być przejęciem WKTV. Cały czas jednak podkreśla, że te wybrane wersy z Green Exit Hem i to, co się stało następnego ranka, były czystym zbiegiem okoliczności. A FEMA nie ponosi żadnej winy oczywiście za katastrofę kolejową. To był tylko taki chichot losu, który najwyraźniej ma bardzo czarny humor. I choć niektórzy do dziś nie wierzą, że to był czysty przypadek, to są tacy, którzy argumentują, że z pewnością tak było. Bo jeżeli ktokolwiek mógłby wysłać wiadomość z przyszłości, czy ostrzegawczą, mając dostęp do jakichś wiadomości, do których nie ma dostępu nikt inny, to dlaczego taka informacja miałaby być tak tajemnicza, że i tak do niczego się nie przyda? Ten, kto zamieściłby taki komunikat, po prostu powiedziałby to, co ma do powiedzenia, jasno i skutecznie, tak by faktycznie było to ostrzeżenie, a nie jakiś bełkot, który dopiero wyjaśnia się post factum. Inni z kolei jednak argumentowali, że faktycznie, gdyby nawet ktoś się zdecydował na jasny komunikat typu hej, jutro o tej porze i miejscu będzie straszny wypadek kolejowy, to i tak nikt by w to nie uwierzył. Stwierdzono by, że to jakiś głupi dowcip. Jedyną szansą, by ktoś zainteresował się takim komunikatem, było sprawienie, aby był intrygujący, wciągający. Tyle tylko, że z kolei tutaj byłoby za mało czasu, aby ktoś, kto zaciekawił się takim alertem, mógł cokolwiek zrobić, cokolwiek zbadać. Tego rodzaju dyskusje toczą się oczywiście na przykład na Reddicie i tutaj krytykuje się także ten argument o tym, że wiadomość musi być tajemnicza, ponieważ tak naprawdę po prostu koniec końców nie spełniła swojej roli. Przyjmując oczywiście, że miała tą tajemniczością kogoś zaciekawić i on w efekcie tej fascynacji miałby zapobiec katastrofie. No jak wiemy, nic z tych rzeczy. Zresztą po całym tym wydarzeniu mieszkańcy zaczęli się dopominać, by testy były jednoznacznie testami. Nie ma sensu wkładać w wiadomości testowe żadnych żartów, cytatów, jakichś dziwnych opowiastek czy komentarzy. Wystarczy po prostu napisać "to jest test". I wtedy nie ma takiego zamieszania, gdy zupełnie być może przypadkowo stanie się coś, co wcześniej było niby zapowiedziane w tekście alertu. Ale w tej sprawie pewnie tych teorii spiskowych nie zabraknie i one zawsze będą wracać. Choć rzeczywiście pewnie jest to jakiś argument, że gdyby ktoś chciał nawiązać typowo do tego wypadku, to by po prostu podał nazwę stacji, godzinę i napisał, że jest to ostrzeżenie. Chyba że, jak sugerują niektórzy, te słowa "czy mógłbyś" i sugestia, by czekać na dalsze instrukcje, wcale nie miały być zrozumiane przez kogokolwiek innego niż tylko adresata tych informacji. Mianowicie jakiegoś szpiega, kogoś, kto na czyjeś zlecenie miał za zadanie albo zniszczyć ten pociąg, albo stację, albo zaszkodzić komuś, kto jest w środku. Co prawda katastrofa i tak nie była tak wielka, jak być może ktoś planował, więc do tego nie doszło, a ta jedna młoda kobieta, która zginęła na peronie, tak naprawdę straciła życie pod gruzami walącej się stacji.
Ale jeżeli dziś będziecie chcieli znaleźć informacje na temat tego, co się wtedy działo, na pewno traficie na takie przypuszczenie, że to było jakieś ostrzeżenie z zagrobu. Ale ktoś, kto jej wysłał, nie mógł powiedzieć wprost, co wiedział, dlatego przedstawił jakąś zagadkę podczas reklamy sprzętu AGD. Nie wiem, czy brzmi to poważnie, racjonalnie, ale kto wie. Ciekawa jestem bardzo, czy wy wierzycie w wiadomość z innej linii czasowej, z jakiegoś innego świata, lub po prostu od kogoś, kto wiedział, co się stanie i szukał sposobu, by ktokolwiek inny się o tym dowiedział i być może zapobiegł katastrofie, a przede wszystkim uratował Fabiole Bitter de Krun, mamę małej Julie i ukochaną żonę. Jeśli taki był plan, to w naszej linii czasowej to się nie udało. Moi kochani, dajcie znać, co sądzicie o tej historii. Mam nadzieję, że was zainteresowała i koniecznie napiszcie, kto waszym zdaniem tak naprawdę odpowiada za to, co stało się z 34-letnią prawniczką, czyli innymi słowy, kto odpowiada za tę katastrofę. Czy wierzycie w winę taką oczywiście pośrednią maszynisty, którego przestępstwem było tylko to, że nie zadbał o swoje zdrowie? Czy raczej jest to odpowiedzialność firmy, która powinna była wykonywać te badania przesiewowe, jeżeli takie były założenia? I czy może rzeczywiście do tego, co się stało, przyczyniło się nieprzeanalizowanie innych groźnych incydentów na końcu tej trasy? Czy gdyby wcześniej wprowadzono znacznie większe ograniczenia prędkości, to być może maszynista byłby bardziej czujny na tym odcinku i do tego by nie doszło. A jeśli uważacie, że istotnie ktoś o tym wiedział, ktoś to zaplanował, ktoś doprowadził do tego wypadku, o czym świadczyły te alerty, to również dajcie znać. Przede wszystkim, kto waszym zdaniem skomunikował się z widzami telewizji? A teraz już dziękuję wam za to, że byliście ze mną. Zapraszam na mój drugi kanał Szeptanki True Mysteries, gdzie również bardzo wiele ciekawych, tajemniczych, intrygujących historii, w tym waszych, prawdziwych, z dreszczykiem, więc kuszę was bardzo, byście tam zajrzeli. Zostawiajcie proszę łapki w górę, komentarze, a przede wszystkim popularyzujcie proszę ten kanał. Mówcie o nim znajomym, przyjaciołom na grupach, gdzie uznacie za stosowne, o ile w ogóle uznacie za stosowne. A teraz już dziękuję wam bardzo, buziaki i pa, pa.